Celem reformy jest wzmocnienie niezależności biegłych rewidentów, wzmocnienie nadzoru publicznego i to się bardzo mocno przejawia poprzez zwiększone uprawnienia nadzorcze i nadzór publiczny, znowu odnosząc się do słów pana doktora Fedaka, ma być ani niesympatyczny, ani nieobojętny, ani sympatyczny, ma być po prostu mocniejszy. Ten nadzór publiczny musi się skoncentrować na kontroli firm audytorskich badających jednostki zainteresowania publicznego, ma się skupić na dochodzeniach, ma się skupić na nakładaniu kar na biegłych rewidentów i na firmy audytorskie badające jednostki zainteresowania publicznego i co nowe, ma się również skupić na samych jednostkach zainteresowania publicznego. Ten nadzór publiczny ma być zwiększony, ale chociażby nową, która się pojawia, to całkowity zakaz udziału praktyków w zarządzaniu systemem nadzoru publicznego. Nadzór publiczny z naszego polskiego punktu widzenia to przygotowanie propozycji zmian mających na celu przede wszystkim interes publiczny, właśnie to dążenie do wzmocnienia zaufania do informacji finansowych prezentowanych przez jednostki gospodarcze, ale to te wszystkie działania mają na celu zapewnienie wysokiego poziomu jakości wszystkich badań ustawowych w Polsce, bez koncentracji tylko na badaniach jednostek zainteresowania publicznego, ale również na badaniach pozostałych jednostek, bo chciałabym przypomnieć, że na rynku badań ustawowych mamy do czynienia z taką proporcją. Mamy 20% badań jednostek zainteresowania publicznego i 80% rynku badań ustawowych, które nie dotyczą jednostek zainteresowania publicznego.